Ty masz to gdzie? Dzisiaj gramy sobie Need for Speeda Paybacka. Muszę wam niestety pokazać tę misję fabularną. Tak jakby... Nie, tak jakby... Od nowa. Jednakże... Nic się nie zmieni w porównaniu do pierwszego przejścia. Bo odkryłem, że... Cutscenki się zachowują. Są pokazywane nawet po endym przejściu tej samej misji. Także to jest akurat super. Nie będzie tylko tak jakby rozpoczęcia nowego etapu, kolejnego etapu fabuły. Wiecie, tej rozmowy z Wojerem i tak dalej. Przynajmniej tyle mogę wam powiedzieć. Jessy zidentyfikowała dwa wozy kolekcjonera, w których może być wyłącznik. Musimy zdecydować, który chcemy włóknąć. Oba to pozłacane monstra. Pierwszy to Mercedes G63. Zaprowadził go do kasyna familii w centrum na Święto Fortune Valley. Ciężko będzie go zwinąć. A ten drugi? Kolekcjoner wysyła jutro tego drugiego do Japonii. Będzie wystawiony w pobliżu terminalu dla VIP-ów ryb. Będzie go pilnował jak oka w głowie. Dobra, to którego bierzemy? Chcemy wkurzyć kolekcjonera, tak? No to zwińmy mu oba. Dobra, Mac. Jaki masz plan? Fajerwerki z okazji Święta Fortune Valley zaczynają się lada chwila. Nie możemy ich przegapić. One odwrócą od nas uwagę. Przypomnijcie mi, dlaczego to Tyler prowadzi Maca tak? Przecież chciałeś prowadzić Mercedesa, nie? Albo to, albo ciężarówka. Tak, tak, wiem. Tylko... Tyler, jak skrzywdzisz moje maleństwo, to przysięgam. Twoje maleństwo? Widziałem, jak dla zabawy rozbijasz nim wrak. To co innego. Ogólnie, jak wam się podoba serii? Przyszliśmy, no, na ostatnim etapie. Jess, fajerwerki się zaczęły. Już? Mac! Mówiłeś, że będzie mnóstwo czasu. Ostatni raz pozwoliłam ci planować robotę. Nie mogłem przewidzieć korków, Jess. A teraz gazy! Gotowi? Ciężarówka na miejscu. Zbyt przyjemnie mi się jeździ i... Nie patrzę na GPS-a. Ja do czego zmierzałem? A. Do tego, że teraz wszystkie odcinki będą grały OBS-em. Będziecie mieć taką jakość. Chwyćcie czegoś! Ciekawy jestem, czy widać ten skrót. Napiszcie w komentarzach. Mac, już! Zaraz cię uwolnię, dziecino! Twoje czary zadziałały, Raf. Zaraz zbędzę to maleństwo. Mam wóz! Jest obłędny! Raf, lepiej się przygotuj. Jestem gotowy. Lepiej się pośpiesz. Ten wóz będzie zwracał na siebie uwagę. Kurczę, podoba mi się to cacko. Powiedziałbym nawet, że lepsze od Regery. Zerwę to całe złoto i ozdobię nim Maca tak. Nie w moim garażu. Ja prowadzę elegancki lokal. Mac, jestem z Jess. Jedziemy do terminalu dla VIP-ów Rift. Słuchajcie, coś mi tu śmierdzi, ludzie. W jakim sensie? Ano w takim, że coś właśnie zaczęło mi pikać pod samochodem. Kolekcjoner musiał zamontować nadajnik. Spróbuję się go pozbyć. Jeszcze jest to więcej niż tylko nadajnik. Nic z tego, wciąż tam jest. Nie ryzykuj, Mac, przyjedź do mnie. Ja go zdejmę. Mam czas. Spróbuję jeszcze raz. Oj. Cholera, nic z tego. Mac, działamy według twojego planu, pamiętasz? Jasne. Ostatnia próba. Cholera! Już myślałem, że się udało. Bierz tyłek w stoki i przyjeżdżaj, coś wymyślimy. Jest. Raf, jadę na pełnym gazie. O, Maca tak. Morgan z ekipą połknęli haczyk. Dobrze. Zakończ to. Ciekawe, czy poznamy kolekcjonera. Taj i ja jesteśmy przy drugim wozie. Witaj, piękna. Come on.
Mam drugi wóz i połowę glin z miasta na ogonie. Znasz plan, ominij miasto i jedź na południe. Załadowałem Mercedesa do przyczepy. Raz, sprawdza teraz ten nadajnik. Shit. To nie nadajnik, Mac. To bomba. Bomba? Ale ja z nią skakałem. Mówiłem ci, nie ryzykuj. Cholera! Raf? Mój też zaczął pikać. Co mam robić? Przyjeżdżaj, ja się tym zajmę. Widzimy się na miejscu, jak tylko zgubię gliniarze. Mam nadzieję, że wytrzyma kilka wybojów. Dobrze, że oni za mną wtedy się... Boże, to szaleństwo! Jeździć Lambo w terenie? Znam paru gości, którzy byliby zrozgotani, słysząc to. Powiedz im, żeby nie truli. Skręcam w tej wybory. Zbyt wzroczy na takiej duży samochód. Raz? Na ile jesteś pewien, że dasz radę wyłączyć te bomby? 80%. Liczyłem na coś bliżej stu. Tyle mogę dać. Ale... Słuchajcie się, kurde, na... Jezu Chryste, ile oni mają tych blokad? Spoko, brak. Niedługo nie będzie z nimi problemu. Mac? Zobaczysz. Pokaż, Macu, co mam robić. Mac? Atak. Mac Atak 2. Mac kontratakuje. O, w mordę. Dzięki. Ale driver jest zmieniony. Daj na pokładzie, Mac. Wywieź nas z miasta. Tyler i ja zajmiemy się bombami. Teraz tam mamy na domu gości policjanci. Jess, gdzie jesteś? Odwracam uwagę Green. Raz, dasz radę rozbroić te bomby? Ludzie, dajcie mu pracować! Dobra, Tyler! Na trzy przetniesz niebieski przewód! Niebieski, okej. Na ile jesteś pewien? Co to ważne? A może żółty? Tak, Mac, postaraj się jechać spokojnie, co? Robię co mogę! Kurczę, świetny moment sobie wybrałem, żeby w końcu wrócić do roboty. Haha! Wybacz, stary! No i? Pamiętasz, jak mówiłeś, żeby jechać spokojnie? U was wszystko gra? Rozbrajamy dwie bomby na bazę skaczącej ciężarówki. Jak ci się zdaje? Czemu wziąłem tę robotę? Czemu? Chodź z nami raz, będzie fajnie! Spróbuję wziąć na siebie jak najwięcej glin, żeby dać wam czas. Trzymajcie się tam! Uważajcie na siebie, odjeżdżając od ciężarówki pełnej bomb. Chłopaki, przede mną blokady drogowe. Chyba kończy mi się droga. Nie zatrzymuj się! Boom! Jeśli chcesz go spłacić, sprzątnij trochę glin. Z przyjemnością. A teraz wynoście się z miasta. Jeśli nie dacie rady rozbroić bomb, porzućcie auto. Załatwione, Jess. Wyłącznikami. Jutro rano to poczujesz. Więc są dobre wieści i złe. Jak bardzo złe? Nie umiem rozbroić bomb. Chłopaki, zostawcie auta! Ale mogę je usunąć. Jaką masz pewność, że... O, i to jest co? Nie odpowiadam. Spokojnie, spokojnie. Już, udało się. Rozbroiłeś bomby? Tak. No to nad... Hej, Mac! Możesz poczuć wiatr w żaglach? O-o. Problem z gliniami załatwiony. Cieszę się. A ja mam nadzieję, że mam w końcu ten odcinek nagrany. No i chyba to byłoby na tyle widzowie. Chciałem pokazać. Szkoda, że za pierwszym razem mi się nie udało tego nagrać. Znaczy... Udało. Tylko problem jest w tym, że nagrał mi się... Overlay Steama, a nie gra, jak to powiedzi. A przez ten cały czas, kiedy nie nagrywałem Need for Speeda, pracowałem, uwaga,
nad naszym rejskarem. Pojazdem, którym skończymy grę. Nad McQueenem. Tak, kupiłem korwetę tylko i wyłącznie... Nie, że ty. Nie tylko dlatego, że to jest model, na którym wzorowano McQueena. Chciałem być... No, tak jak mówiłem, inny od reszty youtuberów, którzy tam wybierali te wraki na swoje pojazdy wyścigowe. Ale co to ten pojazd wyścigowy sobie... Samochód powinno być... Mustang, który podobnie. Chciałem być inny, a jak zauważyłem, że jest winyl McQueena, no to kurde. To musiałem z niego skorzystać. To auto jest już prawie na maksa ulepione od Chidori. Jedyne co mi nie pasuje tutaj to to, jak dużo ma bonusu pod skok. Ale będę nad tym pracował jeszcze przed gonitwą. Na razie skupiam się nad Belerem. Ten samochód no, jest ulepszony fajnie, ale te trzy części mogły być lepsze. No i przy okazji robiłem jeszcze te strefy driftu. Dobra, nie będę przedłużał. W następnym odcinku lecimy już zniszczyć klub 1%, żeby tak, żeby się stał klubem 0%. A to wytnę. W tym odcinku lecimy po klub 1%. Panią supernową. Zniszczymy znaczy koleżankę. No i to byłoby na tyle, widzowie. Do następnego i cześć.